Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Dirty Swamp. Przeanalizowałem sobie nieco tutaj nasze zadanie i wychodzi na to, że chyba wszystko prawie stąd jest zlokalizowane gdzieś na bagnach, więc no cóż, mamy troszkę lepszy miecz, ponieważ mamy miecz strażnika, aż 32 obrażeń. Mamy trochę więcej siły, 24, mamy wojownika w broni jednoręcznej, także wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby pójście teraz na bagna już z tamtym kolesiem. Swoją drogą, troszeczkę chodziłem po obozie, tak przed tutaj nagraniem. I okazało się, że tutaj był taki mały sekret w Nocy Kruka, pamiętam, coś tutaj leżało. Jest koleś, którego szukaliśmy jakiś czas temu. Znaczy on się z nami bawi chowanego, no i co tutaj mamy? Znalazłem cię. Noż w dupę jeża, a ja myślałem, że mnie tu żaden nie znajdzie. To chyba będę musiał sobie wymyślić nowe schowanie. Schowanko, fajnie. Ale tym razem na pewno mnie znajdziesz. Na razie idź do kąta i nie patrz. No i poszedłem faktycznie. No cóż, trochę mało doświadczenia jest, ale może jak go znajdziemy parę razy, to będzie jakaś nagroda na końcu. Ale to nic, na razie nie będziemy się nim zajmować. Niech się tam chłopak gdzieś schowa, gdzie chce. O, ziele lecznicze. Chwasty chyba... Mam wrażenie, że w sumie... Może się przydadzą, skoro ich tu pełno rośnie. Może ktoś będzie potrzebował chwastów do uważania jakiejś mikstury. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale no... Kto wie, jak to jest. Też nie wiem, w sumie nie muszę zapytać kogoś, czy tutaj warto jest na przykład chodzić tak po kątach, gdzieś tutaj szukać czegoś. Czy coś można rzeczywiście znaleźć, ten sekstans, czy coś, czego brakuje. Znaczy wiem, że większość rzeczy pogubili na bagnach, ale no może coś tutaj jeszcze takiego leży. Teraz tak, many sobie nie będziemy regenerować, roślina lecznicza 10%, to akurat powinno, o nie, to trochę mało. No nic, zjem w takim razie to co mogę i tu 15%, trochę za dużo, 5 niech będzie. Okej, okay. Zapisujemy. Dobra, teraz już sobie backupowego save'a zrobiłem, także mogę spokojnie na jedynce zapisywać. No i Alberto, lećmy. Aha, to jest to, dobra. Możemy ruszać. O, nie, przechadzka z tobą nie ma najmniejszego sensu, jesteś jeszcze o wiele za słaby, wróć kiedy nabierzesz nieco tężyzny. Okej, tam było napisane, że piąty poziom potrzebuje, a mamy trzeci, także dwa poziomy, okej. Tak czy siak się wybierzemy na te bagna, no bo nie sądzę, żeby było tutaj coś więcej do roboty. Znaczy no, mogłem jeszcze paru ludzi popytać, czy tam nie zostali okradzeni, ale też nie wszystkich mogę, bo na przykład muszę dla nich zrobić jakieś tam zadanie, więc... No cóż. Idziemy, może jakieś kurcze się potwory trafią, słabsze. Jakiś goblin, jakiś tego szczura, tego kretoszczura. Nie, to bagienny szczur. Tego bagiennego szczura by pasowało znaleźć. Okej, tu byliśmy, dobra, tu jest ten goblin. Można by go, chodź, spróbujemy ci z plaskacza walnąć. Spróbujemy coś tu z tobą zdziałać, koleżko. No come on. Ciekawe, czy goblina mogę przewrócić. Dobra, chyba nie zadziałało. Okej, nie bierze nam jakoś dużo życia, tylko one strasznie... O, dobra, krytyk wszedł. Strasznie, kurczę, chodzą na boki i to jest troszeczkę przerąbane. Dobra, mamy goblina zabitego. Co my tu mamy dalej w takim razie? Czyli tutaj jeszcze... Tu jest miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Tam jest jakiś topielec, krwiopijca. Okej, to nie jest ten bagienny czasem szczur. No, to jest bagienny szczur, ale... Okej, zarąbiście mi się udało tutaj nieco zbagować, ale kurde, widzę, że mało im biorę. To może to i dobry pomysł jest. No cóż, tak trochę przypadkowo, ale... Nie wiem, czy nawet dałbym z nimi radę w sumie normalnie, więc może to... Niedobrze, że tu jestem. No, gdzie mi tu włazisz? Zapiszemy. Tam jest kropica, który sobie siedzi. Tu jest kolejny bagienny szczur. Może po kolei. Kropice. Tam jest jakiś ciekawy topielec, taki bagienny jakiś czy coś, jakaś odmiana. I w środku w chatce widzę, że jest chyba więcej niż jeden goblin. Tu chyba lepiej było... O, jak pięknie. Jak krytyk wejdzie, to aż miło popatrzeć. O, tych chamie. Okej, w ten sposób było lepiej chyba faktycznie. Dobra, nikt na mnie nie biegnie. No cóż, pozwiedzamy sobie bagna w takim razie. A, to jest ten kradnący. Tu jesteś i znowu spierniczył. Gdzieś w tamtą stronę za budynek. Dobra, spróbujemy z tymi goblinami sobie poradzić w takim razie. Czarny goblin. O Jezus Maria, to będzie ciężkie.
Okej, okay, może nie, zablokował się jeden. Pięknie, pięknie to wychodzi, muszę przyznać. Teraz czarny. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, bo drugi jest. Szybko, szybko. Dobra. Biegnie. No nie. A! Dobra, jest dobrze. Oh, uf. O nie, on skakuje. Spierdzielam, dobra, zaraz tu wrócę. Ale nie, dobre, dobra akcja, cholera. Z czarnym goblinem w ogóle sobie poradziłem. Wow. To było mocne. To było naprawdę dobre. Dobra walka. Czyli nie jestem już taką ciotą, cholera. Warto to zapamiętać, że już jestem w miarę dobry. Aż się napiję. W sumie skorzystajmy, tylko zapiszę, jakby się miało zepsuć. Spróbujmy skorzystać z tego paska. Mogłem to, kurde, zrobić w trakcie. Esencja lecznicza, dup. I bardzo szybko piję. Okej. Okay. Znaczy, musiałby jeszcze schować miecz, tak naprawdę. Ale dobra. Myślę, że z połową życia jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym goblinem. Jakby dobre krytyki weszły, to... Te boczne tutaj lepsze są na gobliny 100 razy. Okej. Okay. Jednak te kombosy tutaj tak dobrze nie działają. Znaczy, w sensie na gobliny, nie? Normalnie to można stosować, ale... Tutaj po prostu trzeba lekko zmienić taktykę. Dobra, lecą na mnie jakieś kropice. Okej, okay, jednak nie lecą. Cholera, i te trupy mi tutaj znikną. A nie, niewykończone miecze leżą. Przynajmniej tyle. Dobra. Coś jeszcze usłyszałem jakiegoś goblina. Może spokojnie, zjedzmy sobie... O, ziele lecznicze chociażby. Jeszcze to. Powiedzmy. I możemy zapisać. I wbijamy do tego budynku. Aż mnie ciekawi, co to może być, skoro tyle goblinów tego strzegło. A ja sobie z tym wszystkim poradziłem na dodatek. Srebrny talerz. Nie wiem, czy to było coś do zadania. Skórzany mieszek. Grog. O, 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 o. Ser. Możliwe, że grog mi się przyda do czegoś. I tu nic. Cholera, nie ma żadnej skrzyni, nic. I coś tam ryczy. Przejdziemy sobie tu jeszcze może. Jakaś skrzynka może coś być. Nie za bardzo, dobra. No i tutaj nam spierdzielił ten szczur bagienny, więc przy okazji za nim spróbujmy podążyć. Krzepicy. Okej, coś tam jest, jakiś szkielet. Dobra, tylko te krzepicy niech tutaj... Po kolei zapraszam. Albo może nie muszę. Co tu leży? Nic, same zwłoki. Tutaj coś ryczy w tym drugim budynku strasznie. Zombie widzę. Aha, dobra, sobie śpi cieniostwór, świetnie. Czyli zapewne powinienem tam pójść, ale za rok. Chodźcie, krzepiców wolę. Nie wiem, jak z tym topielcem też będzie, ale może spróbujemy go zabić. Piąty poziom w takim razie trzeba wbić. O, dobra. Dobra, trudno, bij mnie. No, w lewo, dobra. Okej. Okay. I ciach. Ten ostatni jest szybki, ale nie dociągnął jednak do krzepicy. Dobra, mamy tych krzepiców załatwionych. Gdzie ten drugi leży? Tutaj. Trzeba zbierać. No i chodź, topielcze. Może nie będę się nawet leczył. Topielec, niby zwykły. Po prostu ma jakąś taką teksturkę fajniejszą. Bardziej bagienną. Topielce nie były trudne. Pamiętam, że był na nie taki sposób. Tylko musi... O Jezu, przeatakował. Coś takiego. Tylko, że kurde, coś nie może dojść. Dobra, może... To nie jest chyba jednak najlepszy pomysł. Mm-mm. A! Oh shit. Dobra. Wczytujemy za dwóch. Okej, okay, mamy wczytane. Czyli z topielcem jakoś tak średnio mogę walczyć. Średnio sobie mogę z nim poradzić. Tu coś leży, moment. Cóż to jest? Miejsca pokrzywa, nie, tutaj coś po prostu wystaje z krzaków. Cholera, nie jestem pewien, czy mogę podejść do tego. On się tu obudzi na pewno. Tam jest jakiś skórzany worek. O kurde. Tutaj ktoś siedzi. O, i go zabiję teraz. Jak się nazywasz? Młody cieniostwór. Dobra, to może to jest do zabicia w sumie. Migues. Nie mogę z tą... A, nie chciałem tak! Ratunku!
To było głupie. Dobra, tu jest Migues, okej. Mamy czary, spróbujemy go zabić, tego młodego cieniostwora. Tak zrobimy. Okej, z czarów mamy wodna pięść, obrażenia jest 60 tutaj. Myślę, że to może być nawet niewystarczające, ale okej. Zjedzmy sobie jeszcze mięsko. To ma sens, cholera. Może coś tutaj się uda zrobić. Wodna pięść. Oczywiście z daleka. Błotny zombie. O kurde. Ale mało. O cholera, no nie ma szans. Nawet go nie mogę... Nawet raz go nie mogłem uderzyć teraz. O cholera, nie, to jest jakieś cholera, nie? Takie jak trzeba. A może by go tak odciągnąć jakoś, żeby z tym Miguesem chociaż pogadać, bo on mógł uciec zwyczajnie. Jak to zrobić, cholera? Się musiał nad tym zastanowić. No tu jest też topielec średnio do przejścia. Tam jest zombie. Tu coś leży. Mięso kopacza. Nie wiem, może jak przyjdę tu na piątym poziomie z tym koleżką. Tutaj coś jeszcze jest. Wilki. O, wilki. Skóry miały być, ale chyba z czarnych wilków. Nie wiem, czy to się uda. Z wilkami sobie powinien poradzić spokojnie. Może nie tak bardzo spokojnie, ale... Dobra. O kurde. Dobra, chyba zginę. Ja pierniczę. Jestem ciotą taką, że... Ech, to durne wilki, no. Coś tam jest, coś tam dalej jest. Jakieś małe obozowisko. Nie wiem, czy to zwykli ludzie, czy... Spróbujmy go lodową strzałą potraktować. O Boże, jak mu wziąłem dużo, naprawdę. Krytyki muszą wejść, tylko moc po prostu w krytykach. No ja już mnie zesz... A pierniczę to, nie przedzieram się tu dalej. Widocznie mam tutaj przyjść później zwyczajnie. Spróbujmy, kurczę, iść... Tutaj jest już obóz, tak? Tak. Spróbujmy w takim razie pójść tu może w lewo. Tu powinny być jakieś kropijcy jeszcze. Jacyś. Nawet jakieś tam ścierwojadki są, spoko. Dobra, z kropijcami dam radę. A jeden to mnie nawet nie widzi. Dobra. Chyba się nawet udało jednego wybawić. No jednak nie, ale na szczęście poczekał. No. Okej, okay, pięknie. Dobra, nie ma tutaj niestety szybkiego podnoszenia, jak w Gothicu 3. Ale dobra. Jedziemy dalej, są tu jakieś ścierwojady chyba. O, jeszcze kropicy, dobra, spokojnie. Czarny wilk jest, jak ja zwykłym wilkiem sobie nie mogę poradzić. To czemu z czarnym miałbym sobie poradzić? To jest ciekawe zrobione. Albo z orkiem na przykład, nie? Tam też jest takie zadanie. I wiem, że ja to mogę próbować sposobem, ale no mam jakieś czary, powiedzmy, i jestem bardzo słaby z nich, tak czy siak. To nie jest jeszcze to. Ścierwojady zwykłe i preriowe, niestety też. No ale gdzieś tutaj... Tam się zombie bije z szczurem jakimś. Zwykły ścierwojad to jest chyba nic prostszego. Halo, tu jestem. Też wcale im nie biorę jakiś... A jak on mnie leje? No nie, czemu nie zdobiłem tamtego? Oż... Jak możemy ja już nie wiem po prostu. Ja chyba muszę przed wszystkim tutaj spierdzielać. Tu jest tyle potworów, które po prostu sobie radzą ze mną bez problemu. Kropijcy chyba są najsłabsi. Z tego co widzę. No nie, no mógłbym się tu jakoś przedrzeć rzeczywiście. Co tu dalej jest? Okej, możemy iść tu. O Boże, czarne wilki, tak? To tutaj mam na nich polować. Dobra, dużo mi nie wziął. No to teraz się muszę tak tylko rozejrzeć, bo to po prostu... Co tu jest? Jaszczur jeszcze jakiś? Nie! No nie, idet. Jaszczury, pełno jakichś stworów. Te bagna są koszmarem. To jest jakaś porażka, naprawdę. No, kropijcy jeszcze tu. Kolejne topielce, które miałem szans. Dobra, przynajmniej się trochę rozejrzę, ale tutaj nic... Nie ma, no gdzie ja mam iść w takim razie? Znalazłem przynajmniej tego Miguesa, nie? To wiem, gdzie jest. Ale co mi to daje dalej? Nic. Kolejne wilki. Jest tu tak mnóstwo potworów. To by się fajnie wybijało, jakbym miał z nimi jakieś szanse, nie?
Tak, to widzę, że tylko z krwiopijcami mam, ale to też takie... O, koniec, chyba już nie dam rady stąd wyjść. A nie, udało się. Dobra, tu jestem w miarę... Aha, jeszcze cieniostwór, jeden. Dobra, spróbujmy jakąś inną drogę wybrać, po prostu. Okej, spróbujmy w takim razie pójść... Tam byliśmy w prawo, tutaj z tyłu też, może gdzieś tutaj w lewo. Tu też są jakieś kolejne mostki, którymi można przejść. No tak drogą dedukcji do takich rzeczy dochodzę, bo w sensie... mógłbym iść tam, ale mnie zabijają, czyli teoretycznie, jeżeli twórcy moda to tak zrobili, czyli teoretycznie to oznacza, że jesteśmy tam za słabi. Powinniśmy iść w inne miejsce, a nie próbować się przebić przez te potwory jednak, bo to bez sensu, nie? A tutaj z drugiej strony przecież tutaj jest, są węże błotne, a w środku tej jaskini jest cieniostwór kolejny. Także lipę tu mamy niezłą. Naprawdę. Tu mogę zejść tędy? Tu też są jakieś krwiopijcy, ale może coś tu znajdę. Są krwiopijcy, może coś tu leży, może ktoś tutaj coś zgubił. Jest jakiś X. Mam chyba kilof nawet. Spróbujmy to wykopać potem. Nie, nie rzucili się na mnie. Czym? Brak mi odpowiedzi. Miałem kilof. No mam. Chyba, że tu łopatę trzeba. Dobra, może tutaj łopatą się kopię. O Jezu, dobra, spróbujmy się z tymi kropicami. Nie wiem, może tu coś leży. Z takiego chyba dalszego dystansu mnie troszkę widzą niż zwykle. No. Dawaj, dawaj. Okej, mamy to. Kolejny się nie pokwapił. Zawsze to doświadczenie tak czy siak zdobywamy, nie? Bo ten piąty poziom, no, nie jest tak łatwo uzyskać. CB. No, dobra, niedużo do czwartego, no i potem jeszcze piąty. No, ktoś mnie tutaj namierzył już, czy nie? Ten i ten. O, fuck. No i takie krytyki, no kurde, przecież mam krwiopijce na dwa razy, jak wejdzie. Gdzie ty uciekasz? I twoi koledzy dojadą. No, ja pierniczę. Gin już! Błagam, no. No, błagam. M. Okej, okay, fajnie to zadziałało nawet. Tylko teraz już po prostu sprowadziłem sobie wszystkich krwiopijców na kark. Jeszcze raz M spróbujemy. Okej, okay, mam full życia. Nie, dopadli mnie po prostu. Nie ma szans. No chance, jak to mówią. Okej, swoją drogą też przy okazji sprawdziłem, że właściwie nic tutaj chyba nie leży takiego. Może leży, ale ich jest tak dużo. Dobra, spróbuję po kolei. Jeszcze raz. Nie, bo to nie może tak być, że ja po prostu wszędzie jestem za słaby. No przecież mnóstwo ludzi te modyfikacje testowało. To musi się tutaj dać wszystko zrobić elegancko. Dobra, w ten sposób chociażby tego zabijemy. Gdzie ten? Dobra. Przy okazji to doświadczenie się zdobędzie. Kleję tu mało. Dobra, ten mnie namierzył. Zróbmy tak się oddalić. Dobra, dwa bzyknięcia wystarczy, żeby on już do mnie leciał. Okej, no i takie krytyczki to ja rozumiem, nie? To jest fajne. Fajne nawet uczucie. Kolejny, dawaj. No wiem, że to głupota, żeby się tak wbić we wszystkich, ale tu po prostu mało widać i też nie udało mi się dobić tego jednego. Okej, dobrze. Się troszeczkę przyblokował. Możemy to wykorzystać. Kolejni. Tu dwóch. To nie. Znaczy, dobra, mógłbym, ale... Tylko ciebie chcę. Dobra, no dwóch, spróbujemy. O, dobra. Zmieniło mi target, cholera. Dobra, może sobie poradzę. Tu go mam przy ścianie. Dobra. No! Ten. No ileż macie życia? Z takiej głupy, jak już właściwie nie mają życia, a... O nie! Dobra, to chyba ostatni tych czy siak. No jak tak fajnie, fajnie tak przylatuje, ale nie uderza jeszcze. Musi poczekać chwilę. Ja wtedy mam szansę. Dobra. O! Poziom mi daje życie.
Ciekawostka, fajnie. Nic tu nie ma. Nie ma czego nie ma. Dobra, mamy wszystkie skrzydła, wszystko. Zapiszmy i możemy zobaczyć, czy faktycznie tutaj niczego nie ma, bo w sumie no, ciężko mi to było sprawdzić, tak po prostu biegają. Jeszcze jeden krzepica. No nie widzę, żeby tu coś leżało. Tam w tym dzienniku jest napisane często, że muszę mieć oczy szeroko otwarte. No nie wiem, może to leży gdzieś faktycznie w krzakach. Ojej, zablokował się. Jeszcze jeden gdzieś jest. Okej. Tu widzę, do mnie biegnie i jeszcze jeden tam. O, to jest piękne. I teraz jeszcze raz, no. Tak, żeby było za każdym razem. Dobra. Jeszcze ty chodź. No i cóż. Chyba nic więcej tu nie ma. Taka wyspa krzepijców, można powiedzieć. Tu bym dał jakiś sekstans i tyle, no. Jest takie poletko do wyczyszczenia. To są najprostsze potwory, z jakimi chyba tutaj sobie radzę jak na razie. Może jeszcze z pojedynczymi ścierwojadami też. Patrzę te krzaki, tu był jakiś chwast, roślina lecznicza. No tą łopatę jakbym miał, nie wiem, czy to się będzie dało wtedy wykopać elegancko, czy... Tak, no tu nic więcej nie ma. Tu szliśmy na polowanie na te ścierwojady, dalej są błotne węże, po prawej jest jaskinia. Z cieniostworem, jednakowoż też w sumie tutaj gdzieś nie sprawdzałem po bokach, czy czegoś nie ma. No, tam już dalej nie będę szedł na pewno. Coś leży. Nie za bardzo, dobra, już węże mnie namierzyły. No i tu jest ta pierdzielona jaskinia. Co prawda mogę tu kawałek wejść, może zdążę do skrzyni dojść, zanim mnie ten cieniosfór wyłapie. Troszeczkę w to wątpię, ale w sumie... Nie no, jest dość daleko. O Boże, zgasło światło. Bryłki złota tylko, błagam. Dobra, spierdzielamy. Bryłki złota. No to też mogłoby coś być fajnie, tak żeby się poskradać do cieniostwora, ale żeby nas nie zaatakował. To jest ciekawe. No dobra. Nie mam pomysłu, naprawdę. Na arenie pewnie też nie mam szans. Gość mnie bierze na dwa strzały, więc... Nawet chociaż mamy teraz trochę lepszy miecz i trochę więcej siły, to chyba nic nie da. Tu próbowałem wychodzić. Jest mnóstwo potworów. Wiadomo, mogę wyciągać po jednym, tylko że to jest mordęga straszna, nie? Nie wiem, czy po prostu tego prędzej nie zrobię poza odcinkiem. Rozejrzyjmy się, kiepski tasak. Rozejrzyjmy się może, kurczę, tak minimalnie tu jeszcze po obozie, bo tutaj nie wchodziłem za bardzo. Może ten sekstans, czy tam naszyjnik, czy coś leży tak po prostu w pobliżu, no. Chociaż nie, no tutaj już jest normalny obóz, więc chyba by go nie było. Cholera. Tu nic nie ma. Się kręcę w kółko. Tim, no z tobą tam coś gadałem chyba. No nawet nie mamy co teraz rozmawiać. Tu coś gdzieś w pobliżu. Mamy cieniostwora, mamy topielca nie do pokonania, czyli tam nie przejdziemy. Cholera wie, gdzie to wszystko może prowadzić w tym momencie. Poziom, no ile na poziom? Poziom jest jeszcze no trochę sporo punktów. Nic, ja się zastanowię. Popytam jeszcze, co tutaj może powinienem robić dalej, bo no jestem trochę w kropce. Jezu, co on tam ćwiczy? Jestem trochę w kropce. Troszeczkę to jest takie, no niejednoznaczne, no. Można by jeszcze poszukać tego tego kolesia, co się przed nami chowa. Ciekawe, czy jest szansa, żeby wlazł na jakiś dach na przykład. Tego niby z daleka nie widać jakoś. Może się zaszył gdzieś tu w rogu? Nie, chyba nie. O, Jezus! Nie, myślałem, że tu jest ktoś. Krzak mi tak przypomniał jakiegoś łysego gościa, a akurat tamten koleś chyba jest łysy. Co by tu zrobić? Tu może coś jest? Tu bym się schował na jego miejscu. Może akurat. Są takie krzaczki, nic nie widać. O, skrzynia jakaś. Dobra, jego tu nie ma, ale jest stary. Bez właściwego klucza, nigdy tego nie otworzę. Skórzany mieszek. Właśnie, mam jakieś mieszki.
Bełty się znajdują, okej. Bryłek złota, 50 aż. O cholera, no z kasą fajnie stoimy teraz. 262. Ciekawe. Kurczę, no łopatę jakbym kupił od kogoś. Tylko kto może sprzedawać łopatę? Bo w tym, no nie wiem czy to się kilofem zazwyczaj kupało przecież. Może tutaj potrzeba łopaty w sumie. Przydałby się jakiś handlarz różnymi śmieciami. W karczmie chyba coś będzie. Tu nie przypominam sobie, żeby ktoś ze mną handlował, ale raczej na dole coś kogoś tutaj znajdę. Iwan, a jak tam z drugim poziomem na broń? Nie, to nie u ciebie chyba. Marik. Też nie. Szakal. To nie, jeszcze. No, tu jest na pewno handlarz, ale to... Niby broń ma. No, nie ma żadnych łopat, okej. Ty tam mnie uczyłeś coś chyba, no właśnie. A nie, jest handel też. Też masz broń, cholera. Orkowa broń Justina. O! Uno momento. Ja to mam chyba odkupić, tak? Dobra, to też jest ciekawe, ale to się jeszcze zastanowimy. Ty powinieneś sprzedawać też w takie różne rupiecie tutaj. Horst. Jest sextans właśnie, ale to nie tamtego kolesia chyba, powinien być podpisany. Dobra, jest dużo pytań, mało odpowiedzi. Trzeba się będzie z tym przespać, trzeba będzie się zastanowić. Już musimy to pociągnąć po prostu dalej, bo może się powoli zaczynać dla was robić nudno, więc musimy to ogarnąć szybko i jechać dalej. A tymczasem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć, na razie.